Okej. Dzisiaj nagramy coś podobnego do Minecrafta, ale to nie jest Minecraft. Jest to coś typu FNAF 4. Okej, tutaj mamy wejście. Kurde, trudno wtrafić w te przejście. Okej. Pokażę wam budynek. Parę rzeczy tam zbudowałem. W sensie garaż. Dom z FNAFa 4. Mamy tutaj jakieś szczeliny tajne. Najpierw pokażę wam to. To jest bardzo ciekawe dla mnie. Ma chyba coś do fabuły FNAF 4. Skrzynia. To ta skrzynia właśnie. Na strychu najprawdopodobniej. Okej. Gasimy światło. Tutaj mamy jakiś schowek. Tutaj mamy pokój. A tutaj mamy halę Nightmare Boniego. Tutaj pokój z minigierki. Chyba pokój chłopca. Tutaj pokój, który jest w grze. Tutaj mamy łóżko. Tutaj mamy szafę i mamy tutaj takie coś. Tajne przejście. Tunel podziemny. Jest ciemno, powiem. I trudno tutaj się wydostać. I tutaj się wydostajemy. Przez te tajne przejście. Tutaj przechodzimy. Kurde, zgubiłam się. Ale jest tutaj ciemno. Okej. I wychodzimy przez szafkę. Tutaj jest kolejny pokój, ale tam potem pójdziemy. Okej. Włączamy światło. Tutaj mamy Nightmare Boniego, którego sam zrobiłem. Tutaj mamy pokój plusztrapa. Mamy pokój dziewczynki z minigierki. I tutaj miał być obraz, ale mi się rozwalił. I tutaj mamy przejście do telewizora. W sensie za telewizor. Chyba będzie jakiś nowy upgrade do tego, mi się wydaje. Gdzie będzie pokazane. Sister Location może zbudują. A jeśli nie, to ja zbuduję. Okej, mamy tutaj kuchnię i jadalnię. W ogóle tutaj plusztrap jest. Tutaj mamy wyjście na dwór. A tutaj ten korytarz. Tam, gdzie Nightmarechica jest. Tutaj mamy ten zegar. Pokażę wam drugie piętro. Tak, jest tutaj drugie piętro. Nic nie widać. Tutaj mamy pokój chyba Williama. Tutaj mamy jego oczywisty pokój Williama. A gdzieś tutaj tajne przejście na dach. Ale nie być na dach. Okej. Zamykamy drzwi. Chyba William tutaj budował Nightmare'y czy coś. Powiem, że gra jest fajna, polecam. Tutaj możemy zapalić, to później się gasi. Tutaj mamy tajne przejście. Tylko dwa bloki będą nas zagradzały. Przejście do wentylacji. Tutaj dwa. I tam kolejne dwa, jak się rozwali. Czekaj, gdzie ja jestem? Aha. Przechodzimy przez obraz. I mamy łazienkę Williama. Tutaj jest sekcja, o której mówię. A nie będę tam wchodził, bo nic ciekawego nie ma. Mamy tutaj łazience i tutaj wychodzimy. Tam, gdzie wchodziliśmy. Ci do wyjścia. Nie wiem, chyba jakiś kanał to jest.
Kurde, trudno się tutaj wydostać. Okej, mamy kibel. Nic ciekawego. Normalnie, w każdym domu musi być łazienka. Pokażę wam coś takiego. Kolejny pokój plus trapa, tylko że tym razem w tych skrytkach nic nie ma. Chyba tutaj jest jakaś skrytka. Chyba Williama. O, tutaj jest coś ciekawego. Jak się zniszczy, to tutaj mamy jakby strych. Z kanałami. Nie, Clipper. Ma głowę fedziaczka. Okej, okay, tu są wentylacje. I takie tam. Nic ciekawego. Okej. Okay. To ja wam pokażę teraz, co ja dobudowałem do tego domu. Normalnie w tym pomieszczeniu nie było nic, ale zbudowałem coś. W minigierce, tam gdzie chłopiec już umierał i było czarne tło, to było włączenie jakiegoś komputera, więc zbudowałem tu komputer, a tam symulator śmierci chłopca, gdzie tutaj żegnał się z pluszakami na czarnym tle. I tutaj x zaznaczyłem, bo tutaj musiał usiąść chłopiec. I tajny warsztat Williama zbudowałem. Głowa Puppeta. Mamy tutaj przepis na Remnant i maskę Jack Boniego. Mamy również szafkę. Mamy coś tutaj. Mamy tutaj część endoszkieletu. Mamy Fredbera. Mamy głowę Balloon Boya oraz głowę endoszkieleta na dole. Można się wystraszyć, jak się otworzy. Okej. Okay. Zamykamy. Wychodzimy z tego pokoju, bo to złe miejsce. Oprócz tego jeszcze jest pizzeria Fredbear Family Diner. Kurde. Okej. Okay. Jeszcze zrobiłem tutaj piwnicę. Gdzieś tutaj garaż jest. A za garażem przejście do piwnicy. Sam zrobiłem. Piwnica jest mała. Jakaś mała skrytka i tyle. Proszę bardzo. Tutaj robił truciznę. William Afton, albo składniki na Remnant ma. I wychodzimy. I tyle z domu Williama. A na dachu jeszcze jest jakaś tam wiadomość napisana. Ale po angielsku. Mamy tutaj ten plac za was, minikierki. Może podwórko czyjeś. Właśnie gdzieś tutaj jest samochód chyba Pink Guy'a. Okej. Okay. Samochód Pink Guy'a. Ma jakąś tutaj dziwną skrytkę. Ale po co samochodom skrytka? To jest właśnie dziwne. Okej. Okay. Tutaj jakieś samochody. Zombie chyba tutaj jest. To jest jakby Minecraft. Tylko z jakąś modyfikacją. Tutaj mamy przejścia do innych samochodów. Tam chyba też samochód. Nie, to jest samochód już Williama. Tamty był chyba Pink Guy'a. Mamy Fredbear Family Diner. Tutaj się chyba kupuje bilety. I tutaj pisze Arcade Area i Game Team. Okej. Okay. Przechodzimy. Mamy marionetkę. Tutaj chyba ten sklep, gdzie się kupiwało Frediaczka. Mamy damską i męską toaletę. Tutaj. Tutaj mamy marionetkę. Mamy wentylację, ale nie będę chodzić, bo jest bardzo dużo tych wentylacji. Mamy tutaj przejście do biura.
tutaj jest takie coś, żeby przeszliśmy do biura. Tutaj mamy tajne przejście, a to będzie do wielkiej hali, gdzie potem pójdziemy. Wentylacja. Mamy tam maskę najprawdopodobniej. Tutaj mamy wyjście. Kurde, kto zrobił znowu dziurę? Kurde, czemu zawsze tu muszą się robić dziury? Dobra, tego nie wiem. Jest po prostu jakiś błąd, że są tutaj dziury czasami. Jakiś błąd w grze chyba. Lub w aplikacji. Okej. Tam mamy śmietnik. Nic ciekawego, tutaj wejście do biura, te drugie. Employees only pisało tam. Tutaj mamy śmietnik, garbage can, dinner area i tutaj sami widzicie. Tutaj mamy przejście do kuchni i w kuchni też są wentylacje gdzieś ukryte. Tutaj. I będziemy wchodzić. Tam nic ciekawego, nie ma wentylacja. I mamy serwis z wentylacjami. A gdzie Fredbear i Spring Bonnie? Za chwilę się przekonacie. W głównej hali. O noś, tu nie ma bohater. Okej. Okay. Zwracajcie na to uwagi, to tylko mój brat. Mamy Fredbeara i Spring Bonniego. Fredbear. Tutaj mamy chyba kulisy. Co to był za dźwięk? Okej, nieważne. Tutaj mamy pustkę, coś tam wybuduję. Tutaj też mamy pustkę. Mogę coś tam zbudować. Oj, mamy serwis, gdzie więziono dzieciaka. SNAF 4. No proszę bardzo. Taki sam, odwzorowany. Tam, gdzie Michael zamknął swojego brata. O, Enderman. Skąd on się wziął? Dobra, nieważne. Gdzieś tutaj był Balloon Boy. No i właśnie za jednym z tych obrazów było przejście do biura tajemne. Okej, okay, ale my stąd wychodzimy. To jest chyba jakiś Minecraft, tylko że to było za darmo. Okej, zamykamy. I to tyle z Fredbear Family Diner. O, tam dziurę zrobiłem. Tego chyba nie ma. Niestety. Może odkryję gdzieś tutaj jakieś tajne przejście. Kurde, gdzie ja jestem? Okej. Nic specjalnego tutaj już nie ma. Okej. O, jeszcze mamy coś. Wow, co to jest? Najprawdopodobniej kanał. Kurde, jest zbyt ciemno. Może to ten kanał, gdzie Michael wymiotował Ennarda. Powiem wam, że jest ciemno. Nawet światło nic nie poradzi. Albo zwyczajny kanał, albo ten kanał, gdzie ukrył się Ennard. Okej, więc to tyle. Widzimy się w następnym odcinku. To do zobaczenia.